Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Robert Heda, emerytowany oficer wywiadu. A dziś porozmawiamy o tym, którzy z naszych sojuszników nas sprzedadzą. Naszych sojuszników, wszystkich takich do całych, czyli Ameryka i Europa. Kto tu jest najbardziej podejrzany o wystawienie nas? No, komu mogą nas wystawić właśnie? Kto i komu? Kto i komu? Dzień dobry Państwu. Najogólniej rzecz biorąc, w określonych okolicznościach, czy w specyficznych okolicznościach, wystawią nas wszyscy. A komu to będzie zależało od rozwoju sytuacji geopolitycznej? No, jeśli chodzi o Europę, to nas wystawią Rosjanom. Nie ma żadnych wątpliwości i od tego zacznijmy, dlatego że jesteśmy bardzo kłopotliwym partnerem, jeśli chodzi o politykę rosyjską Unii Europejskiej, a polityka rosyjska Unii Europejskiej to jest miszmasz polityk czy interesów Berlina i Paryża. Już wyjaśniam, kiedy w latach 60. socjaldemokracja niemiecka uruchamiała politykę wschodnią, tak zwaną szerzej, a w tym nurcie głównie rosyjską, która głosiła, że stabilizacja za handel, to jej twórca Egon Bahr powiedział studentom, że tu nie chodzi o żadne wartości europejskie, tylko o interesy Niemiec. Chodziło o zapewnienie z jednej strony bezpieczeństwa gospodarce niemieckiej, z drugiej tanich surowców. To po 10 latach przyniosło, niecałych 10 latach przyniosło kontrakt stulecia między Związkiem Sowieckim, gazowy kontrakt stulecia, stąd się wzięły gazociągi zresztą na Ukrainie, unikalny system przepompowni, ale także magazynów strategicznych, którymi o które Putin teraz też wojuje. I w związku z tym Niemcy były tak zależne, w dalszym ciągu są tak zależne od surowców energetycznych w stopniu kapitalnym, dlatego że gospodarka niemiecka jest gospodarką eksportową. Eksport musi się czymś wyróżniać na tle konkurentów. Niemiecka produkcja wykazywała się solidnością, ale także ceną. Dobry wyrób brał się stąd, że gaz od Związku Sowieckiego, a potem od Rosji był po dumpingowych cenach. W oparciu o to Niemcy zdominowały Unię Europejską. To nie chodzi już tylko, że jest duża gospodarka, tylko gospodarka eksportowa wydrenowała przede wszystkim państwa Unii Europejskiej, czy troszeczkę wężej strefy euro z pieniędzy. Jeśli popatrzymy na euro, popatrzymy na wzajemny bilans handlowy, to zobaczymy, że tak naprawdę nie Europejski Bank jako regulator centralny, tylko Bundesbank decyduje o kursie euro, o gwarancjach, o opłacalności obligacji w całej strefie euro. To jest niemiecka robota. W związku z tym, jak to się ma do Rosji? No tak, że każde zaburzenie na tym kierunku powoduje, że Niemcy są po prostu stratni. Udowadnia to ostatnia sytuacja. Niemcy się po prostu, to się tak ładnie zaczęło nazywać w mediach głównego nurtu, że Niemcy muszą odnaleźć samych siebie. Nie, no Niemcy straciły cały napęd, dzięki któremu budowały niemiecki dobrobyt. W związku z tym twierdzę, że deklaracje Scholza na temat zwrotu antyrosyjskiego, deklaracje Scholza na temat rozwoju niemieckich sił zbrojnych, można sobie między bajki włożyć. To jest okres
Niemiecka gospodarka przeczekuje okres największego napięcia między Rosją i Stanami Zjednoczonymi, bo o to chodzi, po to, żeby twardo powrócić do polityki biznes jak zwykle z Moskwą. Asekuruje się tylko, nawiązując bliższe relacje ekonomiczne z Chinami, ale nigdy nie będzie tak, żeby Niemcy nie dążyły ponad głowami Europy Wschodniej, Europy Środkowej, czyli Polski i całego naszego regionu, do dogadania się z Rosjanami naszym kosztem. Tak było i Niemcy nie mają innej recepty na przeżycie i utrzymanie dobrobytu, bo to drugim czynnikiem, czyli Niemcy są jakby na czele stawki sojuszników, którzy nas zdradzą. Jak to się będzie odbywało? W przypadku hipotetycznego zagrożenia Polski albo rosyjskim najazdem, albo jakimś ultimatum lub innym zagrożeniem egzystencjalnym, Niemcy będą torpedowały wysiłki Unii Europejskiej i NATO. To pomocowe wysiłki. Znaczy, To będą widać. mogły, bo nie wiemy, czy Słucham? będą mogły to zrobić, bo nie wiemy, czy. Będą mogły to zrobić. Ja mówię, zakładając hipotetycznie, to nie będzie wprost powiedziane, że nie pomożemy wam. Tylko niemiecka dyplomacja i niemieckie wpływy w Unii Europejskiej i w NATO zadziałają tak, że będziemy mieli tak zwaną wojnę komitetową. Wojna komitetowa to jest takie określenie bardzo pejoratywne, oznaczające niemoc decyzyjną i niechęć do podejmowania decyzji i w Unii Europejskiej, i w NATO. Problem polega na tym, że zanim Europa, zanim NATO zdecydują się na pomoc Polsce, to nas już nie będzie. Taka zasada komitetowa jest teraz realizowana tak naprawdę przez Niemcy w stosunku do Ukrainy. Niemcy mówią o tym, że przekazały broń, pomoc na kwotę chyba 2,5 miliarda czy 2 miliardów euro, to jest bzdura, to jest kłamstwo, dlatego że sprzętu dla Ukrainy dojechało tak naprawdę w granicach 100 milionów euro z Niemiec. To jest kropla w morzu, na przykład w porównaniu z tym, co my zrobiliśmy. Dwa, Niemcy jako jedyne państwo Unii bardzo długi czas blokowały kredyty stabilizacyjne dla Ukrainy, o czym się w ogóle u nas nie mówi. To jest pomoc z rzędu 18 miliardów euro, od których zależy płynność finansowa Ukrainy. Niemcy położyły na to weto i sprawa dalej się wałkuje, a wałkuje się od wiosny tego roku, no, przełomu zimy i wiosny tego roku. To jest istota polityki niemieckiej. Fałszywe obietnice, fałszywe gwarancje, fałszywa pomoc, a w rzeczywistości, jeśli nie szkodzenie, to przynajmniej bierne blokowanie, co też jest blokowaniem decyzji Unii Europejskiej i NATO. Ostatni taki numer wyciął Scholz, mówiąc kolokwialnie, kiedy powiedział, że nie, absolutnie. Moja deklaracja z zimy o tym, że 2% PKB pójdzie na wojsko, jest nieaktualna. Mamy inne potrzeby, koalicja mi się rozpada, nie będzie nici. Odkładamy problem na później. Tymczasem w styczniu deklarował, że Bundeswehra zbliży się liczebnością do, oczywiście w procesie jakimś, liczebnością do sił z końca zimnej wojny, czyli ekwiwalentu tam chyba 8 dywizji, to jest 200 tysięcy ludzi, no plus oczywiście ultra nowoczesne uzbrojenie. Niemcy są przecież eksporterem
z pierwszej dziesiątki broni zarabiają miliardy. A długi czas, nie chcąc drażnić Rosji, Niemcy zasłaniały się tym, że nie mogą eksportować do uzbrojenia do państwa, które jest w stanie wojny, bo tak to prawo nakazuje. Tymczasem Libia, Jemen, cały Bliski Wschód i Północna Afryka są zapchane niemiecką bronią i dostawy idą non-stop. Ja już nie mówię o fundowaniu Izraelowi uzbrojenia po części, czy kontraktów na przykład na łodzie podwodne z Izraelem. I to bardzo nowoczesne, które umożliwiają strzelanie pociskami manewrującymi spod wody. To są niemieckie okręty, a Izrael jest w stanie wojny, no, choćby z Libanem, Syrią i tak dalej. Dwa, Francja. Francja to jest troszeczkę coś innego. To są resentymenty Imperium Francuskiego, wielkiego mocarstwa, które ze zrozumieniem odnosi się do Rosji. To jest po pierwsze, to są historyczne przyczyny. Moim zdaniem Francuzi mają po Napoleonie ogromny kompleks rosyjski historyczny, kiedy dostali łupnia od Rosji. A po drugie, historycznie Rosji zawdzięczają Związkowi Sowieckiemu bardzo wiele, bo tak naprawdę Francja nie powinna uczestniczyć jako beneficjent w II wojnie światowej. No bo tak, no bo była mocarstwem, znaczy była, nie była państwem tym, była państwem w jakimś sensie sojuszniczym w części, mówimy o Wiszy. My mówimy o Wiszy, tak, była przecież pierwsze plany amerykańskie, które zostały zmienione pod naciskiem Stalina, w ogóle nie dopuszczały Francji do grona zwycięzców II wojny światowej, a tym bardziej do tak zwanej Wielkiej Czwórki, która kończyła tę wojnę i zasiadła w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To miejsce powinna Polska zajmować, jeśli chodzi o wysiłek wojenny, straty, udział militarny w Tak, II właśnie wojnie światowej. udział militarny w wojsk w tym. I to wszystko przecież Francji załatwił Stalin, który dobrze wiedział, że będzie miał piątą kolumnę w Europie w postaci Paryża. Paryż, oczywiście naciskając pedał niemiecki, realizował swoją wschodnią politykę de Gaulle'a, ale de Gaulle też wyprowadził Francję ze struktur NATO. Francja jest zadziwiająco antyamerykańska. Bo Niemcy są antyamerykańscy bardziej na Czyli pokaz. dwa Tak razy naprawdę ulgnęli. mają ograniczone pole manewru polityki zagranicznej. Poza tym zarabiają cholernie duże pieniądze na bazach amerykańskich. Są powiaty i gminy, które jak Trump zapowiedział zmniejszenie kontyngentu, no to była tragedia. Tam się po prostu waliły. No, zyski dla powiatu to są na rzędu miliarda dolarów rocznie z samego tytułu zatrudnienia ludzi w bazach amerykańskich, pieniędzy zostawianych przez żołnierzy amerykańskich i różnego rodzaju dotacji związanych z ich pobytem. No, i też przerzucili też koszty swojej obrony na Amerykanów przez lata, bo Przerzucili, oczywiście, to to jest jest oczywiście jakby. coś za coś, no bo umówmy się, no polityka niemiecka nie była tak naprawdę, oni wykształcili coś w rodzaju soft power, czyli ich polityka nie polegała na nawet jakimś tam pobrzękiwaniu jakąkolwiek siłą, czyli u nich to polegało na kasie i technologiach. Kasa, technologia, przede wszystkim amerykański parasol, który zdejmował też, szczególnie od zakończenia zimnej wojny, jakiekolwiek obciążenia budżetu wydatkami wojskowymi. To, co teraz widzimy po stronie niemieckiej, to jest żałosne, bo ostatnio w Politico czytałem, że nawet rządowa eskadra Bundeswehry jest w tak opłakanym stanie, że politycy niemieccy mają w ogóle problemy ze startami. To z jakichże powodów?
A to pękła szyba, a to pękła opona, a to myszy zeżarły instalacje elektryczne. Czyli bardzo I po to się prostu. ko i tak, i to się kończy tym, że jak dolatują w jakieś miejsce na spotkania międzynarodowe, to nie ma gwarancji, że wrócą. I zarówno Scholz, jak i ja, minister spraw zagranicznych, niejednokrotnie wracali liniowymi samolotami, nagwałtbukowanymi. Ale przepraszam, wracając do Francji, to amerykanizm Francji polega na tym, że jest bardzo wyrachowany. Dopóki Amerykanie są w Europie, Francja czuje się stłumiona, aspirując do roli przywódczej w Unii Europejskiej i na kontynencie. W związku z tym wszystkie projekty francuskie, polityczne, strategiczne, geopolityczne mówią o tym, że Amerykanów trzeba z Europy usunąć, natomiast w to miejsce wprowadzić Rosję. I to było jedną z przyczyn wybuchu wojny. Przypomnę tylko, że na czerwcowym szczycie Unii Europejskiej w 2021 roku reszta przywódców państw unijnych została zaskoczona przez Merkel i Macrona propozycją, aby na szczyt przyjechał Putin i żeby dokonać formalnie tego dealu wprowadzenia, to się tak eufemistycznie nazywa, Rosji w architekturę bezpieczeństwa. Jak to należy rozumieć? Ano tak, że Rosja, Niemcy i Francja będą współdecydowały o kształcie Europy. A Putin Rozumiem, że to jest ten najbardziej niebezpieczny dla nas scenariusz. dla nas scenariusz, oczywiście on się spotkał nie tylko z od razu blokadą amerykańską, nie tylko z blokadą ze strony krajów Europy Środkowej, ale też na przykład Holandii, Belgii i Hiszpanii. Chwała za to Hiszpanom szczególnie. To jest dywersja, to jest zdrada, która miała się na naszych oczach dokonać. Putin, nie osiągnąwszy tego, a to było tak zaawansowane, że należało to tylko dopiąć, że Rosjanie tu wchodzą ze specjalnym statusem tu, czyli do Europy i zaczynają decydować o tym, kto będzie stacjonował na terenie Polski, a o tym, kiedy Amerykanów trzeba wyrzucić i tak dalej, i tak dalej. To stronie francuskiej i niemieckiej umożliwiało mocniejsze zdominowanie Unii Europejskiej w zamian za rosyjskie surowce i w zamian za rosyjską siłę militarną na obszarach interesów poza Unią Europejską, takich jak Ukraina, takich jak Kaukaz, ale też Afryka, jak się okazuje. Teraz Putin wyraża niezadowolenie, po pierwsze, uruchamiając wojnę, bo stwierdził, że skoro nie można osiągnąć rosyjskich celów, na przykład włączenia silniejszego Ukrainy i Europy Środkowej, czyli Polski, we własną strefę wpływów, no to robimy to militarnie. Z jego punktu widzenia to jest logiczne, a proces został uruchomiony przez Niemcy i przez Francję, między innymi. Natomiast do czego dążę? Francja obok Niemiec jest głównym decydentem czy ma zdolności koalicyjne nie tylko wobec krajów Beneluxu, ale także całego południa Europy. Południe Europy jest bardzo specyficzne ze względu na problemy tamtej flanki. To się nazywa polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Ma południowy wymiar, ma wschodni wymiar i północny wymiar, tak? I te państwa stykają się od lat z innego rodzaju wyzwaniami. To jest nielegalna imigracja,
to jest niestabilność Afryki i Bliskiego Wschodu, w związku z czym gro sił wywiadowczych, militarnych, szczególnie marynarka wojenna, straże graniczne, to jest zwalczanie tego, tych zagrożeń, w związku z czym to, co się dzieje u nas, nie jest przedmiotem w ogóle, znaczy może zainteresowania społecznego, tak, ale z drugiej strony to są tak egzotyczne i dalekie problemy, że południe ogranicza się do takich spraw ustalonych na poziomie Unii Europejskiej i nic więcej. Ja tylko przypomnę, że poprzedni premier Włoch wyjął spod sankcji, próbował wyjąć eksport do Rosji mokasynów znanej firmy włoskiej, dlatego że lobbował to, plus eksport wina i płodów rolnych, żeby to wyjąć spod sankcji, dlatego że po prostu przemysł włoski tego zażąda. Nie łudźmy się. Sama Unia Europejska to jest kompromis między bardzo sprzecznymi interesami. W związku z tym, jeśli te interesy narodowe nie będą, będą niezgodne z na przykład hipotetycznym najazdem Rosji na Polskę, to nikt nie ruszy z pomocą. Jest jeszcze trzecia taka bardzo rozmyta płaszczyzna zdrady. Społeczeństwa europejskie zaznają ogromnego bogactwa i stabilizacji, skupiają się na konsumpcji. Każda sytuacja nadzwyczajna czy kryzysowa, wymagająca wyrzeczeń, wymaga wyjścia ze strefy komfortu. A wyjście ze strefy komfortu przekłada się na rządzących. Jak do tego dopuścili? Dlatego z całych sił elity narodowe, ale też unijne, nie chcą dopuścić do tego, żeby społeczeństwa europejskie wyszły z tej strefy komfortu. Jest to jeden z chyba najsilniejszych czynników, który uniemożliwia agresywniejszą czy bardziej realistyczną politykę wobec Moskwy. Teraz przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone Trzeci. określiłbym, że są supermocarstwem, które albo przeżywa bardzo głęboką, wymuszoną reorganizację czy restrukturyzację tej potęgi, albo jest po prostu mocarstwem, supermocarstwem przekwitającym. Tak to już jest z supermocarstwami i z imperiami, a Stany Tak, Zjednoczone są że... imperium morskim, że one przemijają. No właśnie, właśnie Jeśli to spojrzymy w jest, historię, to właśnie, tak? nie, bo chciałem tutaj tylko właśnie tylko przypomnieć jedną rzecz, że według analityków mamy do czynienia właśnie z relacjami chińsko-amerykańskimi w fazie zmiany lidera, że ta zmiana lidera, ona się dokona albo pokojowo, jak to było na przykład między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, albo wojną. I to ta wojna też ma przecież właśnie wymiar. No, wojna ukraińsko-rosyjska jest często nazywana wojną proxy, czyli wojną, którą Amerykanie wyjaśnili sytuację z Rosją, żeby Rosja nie mogła im przeszkadzać w Europie, kiedy będą być może walczyli w sposób gorący z Chinami. Jest taki słynny historyk starożytności, Tukidides, który napisał swoje słynne dzieło o konflikcie Sparty z Atenami, i ona to jest od tego momentu nazywany pułapką Wojny Tukidydesa. Peloponeskie. Tak. Peloponeskie. Tak, chodzi o to, że to jest nazwane pułapką Tukidydesa, że takie dwa mocarstwa jak Chiny i Stany Zjednoczone są po prostu skazane na konflikt. Przy czym możemy dodać, że według analityków amerykańskich oni uważają, że trzeba zaatakować Chiny, dlatego że czas nie gra na to. To się Państwu wydaje zawsze takie, jak to, ale jak to demokracja, jak to tak. No tak, to.
Więc analitycy, pan Krepczyński między innymi piszą, dosyć mu wpływowy człowiek w Stanach, oni tam piszą po prostu, że w interesie Amerykanów jest po prostu wyjaśnić Chiny, zanim to tam też jest to umotywowane, że to jest totalitarna ideologia, która zdławi świat demokratyczny, wprowadzi tam gdzieś te dyktatury i że gdzieś tam chyba Polska musi być, no moje wtrącenie brzmiało, czy Polska po prostu nie zostanie poświęcona na ołtarzu jakiegoś głębszego celu, czyli oczywiście zachowania albo kupienia też czasu Amerykanom w wojnie z Chinami. To znaczy, jako że tak zwane G2 była taka propozycja Zbigniewa Brzezińskiego z lat 90., kiedy Chiny już widać było, że no, koniec lat 90., Stany Zjednoczone zaskoczone rozwojem Chin, bo cała koncepcja amerykańska, polityki amerykańskiej od pamiętnej wizyty Nixona w 1970 roku w Pekinie mówiła o tym, że jeśli Chiny wchodzą na ścieżkę kapitalizmu, to z czasem ulegną procesom demokratyzacji. Otóż Amerykanie kompletnie nie rozumieją ani chińskich aspiracji, ani chińskiej historii. Chińczycy są po prostu genetycznie przekonani, że ich państwo, stąd się bierze nazwa państwa środka, powinny być centrum świata. Bo przez stulecia, jeśli nie tysiąclecia, takim centrum świata były, przynajmniej w Azji. I teraz runęła nadzieja na to, że Chiny się zdemokratyzują i będzie można rozmawiać na tej płaszczyźnie, albo dołączą do obozu zachodniego, albo będą utrzymywały neutralną pozycję. No nie, Chińczycy realizują własne interesy. I tak jak pan powiedział, koncepcja Brzezińskiego i propozycja wobec Chin zakładała, że robimy G2, tak? Dzielimy się tak jak ze Związkiem Sowieckim strefami wpływów globalnie, mamy dwa bieguny, ale już współpracujące i niedopuszczające wspólnie do konfliktów militarnych. Chiny podziękowały grzecznie, bo one wolą G1, czyli Chiny w roli Stanów Zjednoczonych jako globalnego supermocarstwa i dominanta. Po takiej odpowiedzi Amerykanie się ocknęli, zaczęli się przestawiać na politykę antychińską w różnych wariantach. Teraz oczywiście po pierwsze grają na czas, żeby ten konflikt, który jak pan powiedział, wywołają Stany Zjednoczone, odsunąć. Mogą, Albo też mogą. mogą, albo też Nie zaatakują tak. uzyskać taką przewagę, że atak będzie możliwy, lub uzyskać wyznacznikami potęgi amerykańskiej przestał być handel. Zostały dwie kwestie wzajemnie ze sobą związane. To jest przewaga technologiczna, a co za tym idzie przewaga militarna. Jeśli Stany Zjednoczone poczują, że tracą przewagę technologiczną, a więc militarną, prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, natychmiast zaatakują Chiny. Jako że ostatnie analizy mówią o tym, że do takiej sytuacji krytycznego przesilenia cywilizacyjnego może dojść już za 4 lata, kiedy chińskie technologie i chińskie siły zbrojne będą gotowe do ataku na Tajwan, to być może w 2020, około 2028 roku dojdzie do prewencyjnego wybuchu, do wybuchu prewencyjnej wojny Stanów Zjednoczonych, którym nie pozostaje nic innego niż tylko militarne zatrzymanie Chin. Będzie to miało znaczenie takie, że albo wybuchnie trzecia wojna światowa, bo obie strony sięgną po broń nuklearną, albo po prostu Stany Zjednoczone urządzą Chinom wstrząs
wstrząsającą rzeź konwencjonalną, która po prostu zatrzyma Chiny i otrzeźwi Chiny, tak? I otrzeźwi, to znaczy wymusi na nich zawarcie długoletniego paktu globalnego ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz jak się w tym mieści Polska? Na razie jest, powiedziałbym, okej, dlatego że według tej samej koncepcji Brzezińskiego jesteśmy sworzniem amerykańskim, czyli taką nieco większą śrubą w sojuszach globalnych Stanów Zjednoczonych. A Polska ma odgrywać rolę państwa strażniczego wobec Rosji. Do tego jest oczywiście potrzebny potencjał militarny, energetyczny i ekonomiczny. Dlatego Ameryka patronuje Trójmorzu Energetycznemu, dlatego Stany Zjednoczone przełknęły tą pigułę, że kupujemy broń u Koreańczyków, co wynika z tego, że amerykański przemysł nie jest dostatecznie rozkręcony i musi. Ale też ze względów, powiedzmy sobie, że trudniej jest schować prowizję po stronie amerykańskiej niż po stronie koreańskiej. Koreańskiej. Nie, to jest oczywiste. To Aczkolwiek jest oczywiste. moim zdaniem PiS-owi się błędnie wydaje, że Koreańczycy południowi będą pilnować ich, nazwijmy to, ich pieniędzy, które tam zostały zamagazynowane. To taka moja uwaga. Ponieważ ten wywiad będzie bardzo mocno cytowany, to wrzucam takie kwiatki, żeby się panowie pojawiły. Problem polega na tym, że jakby w Korei Południowej korupcja jest po prostu wpisana w koszty gospodarcze. To jest z drugiej strony fenomen. Kraj o tak wysokiej korupcji biznesowej, już tradycyjnej, który przechodził w swojej historii dyktatury wojskowe i protesty zmasowane uliczne, bo korupcja sięgnęła tak wysoko, że nie dało się jej utrzymać w ryzach i czy w tajemnicy i stała się czynnikiem politycznym, rozwija się fenomenalnie. Rozwija się fenomenalnie dzięki temu, że podobnie jak Chińczycy, Koreańczycy zaabsorbowali legalnie, w przeciwieństwie do Chińczyków, którzy kradną technologie amerykańskie. Koreańczycy dostali zgodę od Stanów Zjednoczonych na doskonalenie tych technologii i to jest wynik cudu gospodarczego i eksportowego Korei Południowej. Ale wracając do rzeczy, jeśli w tej grze chińsko-amerykańskiej najsilniejszym wątkiem jest Rosja. Kto przeciągnie na swoją stronę, i to jest właściwie też cel strategiczny polityki amerykańskiej, kto przeciągnie Rosję na swoją stronę, albo ją unieszkodliwi, ten zabiera kluczowy atut przeciwnikowi. Ze względu na położenie, rozległość, bogactwa mineralne, arsenał jądrowy i tak dalej, i tak dalej. Czy położenie tranzytowe Rosji. I teraz nikt nie ma żadnych gwarancji, że do władzy w Stanach Zjednoczonych w sytuacji krytycznej do głosu dojdzie konieczność pozyskania Rosji kosztem regionu Europy Środkowej. Nikt. Amerykanie realizują przede wszystkim swoje interesy bezpieczeństwa, tak jak je rozumieją. My jesteśmy krajem średniej wielkości, jednym z amerykańskich sojuszników. Oczywiście znajdzie się jakiś pretekst do tego, żeby to zrobić w białych rękawiczkach, tak jak w Jałcie. Na razie w kongresie obowiązuje konsensus co do tego, republikańsko-demokratyczny, że Rosję należy powstrzymywać, ale już spory na temat tego, jak angażować siły amerykańskie do tego, ja mówię o finansach, gospodarce, żeby im tego packa sprzedać, to już są podzielone. I niestety Ukraina będzie jednym z głównych tematów, a właściwie zakres pomocy dla Ukrainy będzie jednym z tematów
administracji, kampanii wyborczej i Putin bardzo liczy, że władzę nie przejmie Trump albo polityk Trumpo podobny. Wysuwa się na czoło taki populista, Hindus z pochodzenia, ja w tej chwili nie pamiętam nazwy, miliarder, który zaczął ścigać Trumpa w popularności i zwiększając swoje szanse na to, że znajdzie się w gronie tych polityków, spośród których Partia Republikańska będzie wybierała kandydata do wyboru na przyszłorocznych. To jest w ogóle albo świadomy troll demokratów, albo też polityk, który pozwoli Republikanom odepchnąć Trumpa na bok, ale to jest kolega, który obiecuje wszystko wszystkim. Ostatnio zyskał niezwykłą popularność tym, że broni praw przestępców, którzy wyszli z więzienia do posiadania broni. Jest to oczywiście kuriozalne u nas, natomiast jeśli podając ten przykład, mówię o tym, że jeśli do władzy dojdą ludzie w Stanach Zjednoczonych takiego pokroju, z zupełnie innym sposobem myślenia, z uwagą skierowaną na Chiny, to poświęcenie Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii stanie na, być może, powtarzam, stanie w agendzie rozmów z Rosją czy z Chinami. No. Jakie mamy wyjścia z sytuacji, to jest zupełnie odrębna sprawa. Oczywiście PiS w pewien nieudolny sposób próbuje prowadzić taką politykę jak Izrael, czyli jeża uzbrojonego i gotowego do odparcia do różnych konfiguracji i sytuacji. Natomiast takiej pozycji brakuje jednego. My nie mamy, tak jak Izrael, szczególnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które nic i nigdy w żaden sposób nie podważy. Dlatego potrzebujemy zdolności sojuszy. Musimy, czy powinniśmy wykorzystać następną dekadę nie tylko na wzmacnianie armii, ale także dobrobytu, a przede wszystkim rozwój technologiczny. Poprzez te wszystkie czynniki stajemy się i pożądanym partnerem dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych, ale stajemy się także graczem regionalnym, ze zdaniem którego muszą się liczyć Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Rosja i Chiny. Śmiem wątpić, czy ta obecna ekipa jest w stanie wygrać dekadę rozkładając odpowiednio priorytety gospodarcze, społeczne, militarne, jest w stanie to zrealizować. Ale jest bardzo prosta rzecz. Oni mają priorytet utrzymania władzy w warunkach niedemokratycznych. To jest już w tej chwili przedmiotem przecież narad w kongresie, łącznie z tym, że tam pobrzękują nam z pominięciem, była bohaterem takiej, no to już było pewnie z paręnaście miesięcy temu, takim bohaterem była Polska i Węgry, czy kraje, które odchodzą od demokracji, nie powinny zostać wyrzucone z NATO. To dosyć charakterystyczne, że nie dyskutowaliśmy o Turcji, bo Turcja jest przypadkiem szczególnym. Jarosław Kaczyński, on chciał właśnie stworzyć w Polsce Turcję. Ja wiem, ponieważ to zostało, to było słowo, klucz, które było używane. I mu się Turcja dużo bardziej podoba niż Węgry, bo Węgry to jest taki light. Tak naprawdę Orban tych swoich wrogów zadusił i wmusił w korupcję taką, że po prostu, krótko mówiąc, tam się mało kto zbuntował. To znaczy on ich nie pozwolił do tego, żeby ktoś został męczennikiem. Można powiedzieć, że on po prostu ta dyktatura u niego to jest taka dyktatura, że oni się po prostu odbijają. Oni sobie mogą prowadzić portalik, którego nikt nie cytuje.
Może sobie nagrać po prostu jakiś program, którego nikt nie ogląda. No, czy tam ogląda kilkadziesiąt tysięcy osób, ale to w skali kraju, nawet takiego mniejszego jak tego, to jest nic. Co po. Wydaje mi się, że jakość intelektualna tej ekipy nie dorasta do poziomu i szans związanych z obecną sytuacją i zagrożeń. Nie ma tam ani wizjonera, ani technokratów, u nas, którzy mają wpływ na politykę, którzy by powiedzieli, że rzucamy wszystkie siły na dwa, trzy takie kierunki rozwoju kraju, które za 10 lat przekształcą Polskę diametralnie. Poza tym, niestety nastawienie to nie jest ten poziom, to nie ta liga. I to jest też jednym z największych niebezpieczeństw, że nie potrafimy zrealizować własnych założeń. Natomiast jednocześnie zablokowaliśmy sobie wszystkie, bo do takiej wizji jest potrzebny pewien sojusz, tak? Wreszcie znaczy zdolność do sojuszy z Niemcami, z tymiż Niemcami i Francją, po to, żeby zapobiegać najgorszemu, czyli ich zdradzie. Natomiast trzecią wersją jest taki model sojuszu regionalnego, który nam zabezpieczy, wzmocni potencjał militarny i geostrategiczny. Ja mówię tutaj o Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Rumunii, Węgrach, Czechach. No, Węgry oczywiście wypadają ze względu na swoją pozycję, ale Z Rosją. takiego sojuszu, tak, który będzie gotowy że jak przyjdzie potrzeba, to nie będzie wojny przez komitet, tylko Właśnie pięciominutowa nie, to jest decyzja akurat i gotowość. Finowie, właśnie to jest najlepsze w tym wszystkim, że Finowie i Szwedzi to są realni sojusznicy, którzy będą się bić, dlatego że oni wiedzą, to jest taka najlepsza definicja realnego sojusznika, że on się będzie bił, bo to jest w jego interesie, że on będzie wiedział, że jeżeli nie będzie walczył teraz, to za chwilę będzie walczył sam w dużo gorszej pozycji. W związku z tym on będzie się. Dokładnie. Zresztą Finowie pokazali pięknie, jak się umieją bić. Szwedzi może trochę zapomnieli, ale powiem tak, no kiedyś to był bardzo bitny naród, no więc to nie jest tak, że nie ma tego w pamięci. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli mówimy o tej ekipie, że to nie jest priorytetem. Dla nich po prostu priorytetem jest robienie interesów na wizach, jest robieniem, no ja przypomnę, my w tej chwili mamy skonfliktowani, jesteśmy ze wszystkimi sąsiadami, to znaczy politykę na przykład, którą prowadziła Platforma, no to ona prowadziła politykę bilansowania Niemców sojuszem ze Stanami. Czyli można powiedzieć, że mieliśmy dwa filary polityki. Generalnie nikt tam się na tą Polskę nie rzucał, ta pozycja Polski rosła. Co ciekawe, Angela Merkel zaproponowała przecież na początku tego udział Kaczyńskiemu w triumviracie Francja w to Polska jako triumvirat rządzący Unią Europejską. On to odrzucił, dlatego że jego celem jest, ja to nazywam, stworzenie PGR-u. Bo przecież nikt normalny nie dopuści do tego, żeby po prostu robić to, co oni wyrabiają, no już z tymi mediami. Przecież to jest po prostu putinizacja mediów jeden do jednego. No już robienie z ludzi kretynów i puszczanie informacji, że władza PO-ska chce was nakarmić robalami, że prezydent miasta tego, no to jest obrażanie inteligencji ludzi. No, Znaczy dla porównania, rosyjskie media w grudniu tego roku w okresie świątecznym donosiły, że koszty wspierania Ukrainy na zachodzie Europy są tak wielkie, że ludzie na świątecznych stołach jedzą szczury. I Rosjanie w to uwierzyli, bo mieli doświadczenia z Leningradu, kiedy sami te szczury w czasie II wojny światowej jedli. To jest propaganda Putina. Tak działa. Szanowni Państwo, jak zwykle tradycyjnie, bardzo dziękuję gościowi za rozmowę, a Państwa zapraszam do komentowania pod materiałem, do wpisywania
pytań też, do jakich tematów mamy się zająć w następnych rozmowach z panem majorem. A ja, drodzy państwo, pozwolę sobie polecić Historia Ekspert, czyli magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Polityczne mordy II RP. To jest ważna naprawdę historia. Tam jest o zamordowaniu generała Zagórskiego. Tutaj jest, polecę osobną książkę. To jest książka Andrzeja Ceglarskiego, mecenasa, a skądinąd właśnie pasjonata historii, który w bardzo przystępny sposób opisał to jedno z najbardziej ohydnych zbrodni. Ohydnych, bo pomników Piłsudskiego w Warszawie jest bardzo dużo, a to jest zleceniodawca tego mordu, człowiek, który jest po prostu ubabrany w polskiej krwi, po prostu po łokcie. Generał nie ma swojego żadnego jakiegoś wybitnego pomnika, a mu się należy, bo to on faktycznie odegrał w sprawach regionów polskich dużo większą rolę niż Piłsudski. Już nie ma co tym, że on dowodził legionami, Piłsudski dowodził zaledwie jedną brygadą i to on nigdy nie był wojskowym, nigdy nie był żadnym marszałkiem, tylko marszałka sam sobie nadał. To jest w ogóle zabawna historia, nadał sobie tego marszałka 19 marca 1920 roku na swoje własne imieniny, żeby się wyróżniać od kolegów generałów, którzy uważali, że to nieprzyzwoite, żeby ich wódz był tylko generałem. Warto to naprawdę przeczytać, ponieważ Jarosław Kaczyński mówi nam o tym, że chce robić nam w Polsce dyktaturę. To powiedział tak, że jeżeli jest dyktatorem, to takim jak Piłsudski. Tutaj możecie państwo sobie przeczytać, jakim dyktatorem był Piłsudski. Książka jest do nabycia na stronie m.in. kapitalbuch.com.pl, a ja tutaj polecam jeszcze Historię Ekspert w dobrych empikach, w dobrych kioskach. Tutaj jest o historycznym sukcesie. Historycznym, przepraszam, nie sukcesie, ale też sukcesie, historycznym Jezusie, czyli co tak naprawdę wiedzą historycy, bez odessany tekst z religii, z wiary, po prostu czysty historyczny Jezus, kim był dla historyków. Tu nie było żadnych fajerwerków, drodzy państwo, żadnych zmartwychwstań, żadnych cudów. Trzeba warto przeczytać. Historia Ekspert, polecam i do zobaczenia.